Cześć wszystkim, ja jestem Kubiks i witajcie w kolejnym odcinku serii Ratchet & Clank A Crack in Time. Kontynuujemy naszą przygodę w miejscu, gdzie skończyliśmy, czyli na planecie Quantos, tak jak sprawdziłem, na Zular Forest. Wszystkie misje na tej planecie już wykonaliśmy, także teraz została nam ostatnia misja, najnowsza misja, Track Down Vorslan's Ship. Ok, więc tutaj dostaliśmy teraz statek, który naprawiły stworzonka zwane Zuni, i teraz będziemy mieli okazję się przekonać, właściwie będziecie mieli się okazję przekonać o niesamowitej rzeczy, która została wprowadzona właśnie w tej części. W żadnej nie było tego, tutaj właśnie to jest. To jest naprawdę niesamowity dodatek. Sami się zaraz przekonacie, jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w tą grę, to zaraz się przekonacie, naprawdę niesamowita sprawa. I generalnie ten odcinek nagrywam dzień po ukończeniu tych poprzednich, więc mogę przez chwileczkę gadać tak trochę od rzeczy, ale dajcie mi chwilę, już zaraz się tutaj ogarnę. Wchodzimy właśnie do Phylax Sector, ale tak to się czyta. Nie chcę tutaj mówić po prostu Phylax, bo to byłoby amatorskie, że tak powiem. No i cóż, mogę powiedzieć, spójrzcie, to jest właśnie... O, jeszcze nie. Quark, come in! Do you read me? It's good to hear your voice, Ratchet. They've got us in these containment cells and... They're coming with food. Oh, thank heaven, they're coming with... Tap water? You animals! Would you just listen to me? I need you to activate the nav beacon on your belt. Can you do that? Good. Now hang tight. I'm on my way. Okej, teraz zmierzamy do statku Vorslan. Tak tutaj, jak widzicie, my tutaj możemy sterować statkiem, co jest właśnie tym ulepszeniem. Spójrzcie, to jest naprawdę niesamowite, możemy tutaj sobie robić wszystko z tym statkiem praktycznie, co chcemy. W lewym dolnym rogu mamy poziom życia statku, czyli w tym przypadku jest to 100 na 100, potem będziemy mogli to ulepszać. W prawym dolnym rogu mamy mapę, te zielone znaczki, to są oczywiście, to są takie coś, jak coś nazwie księżyce. Aczkolwiek teraz chyba nawet nie możemy na jednym z nich wylądować, na żadnym z nich nie możemy wylądować, gdyż mamy misję na żeby uratować Quarka i tamtych innych mieszkańców tej planety. I tutaj, gdy podlecieliśmy do statku Vorslana, zaatakowano nas jego wojska, czy tam, nie wiem, może statki po prostu. I żeby zniszczyć tą tarczę, żeby móc się tam dostać, musimy zniszczyć 25 statków. Na razie zniszczyłem 6 z nich. I cóż, będę używał tutaj czegoś takiego, że kiedy tylko naładują mi się rakiety, będę starał się je wystrzelić. Wydaje mi się, że to jest, jak na razie na tym etapie gry, jest to chyba najlepszy nawet sposób na to, żeby pokonywać tych przeciwników, bo to naprawdę nie ma sensu się trudzić z tym małym laserkiem, którym ciężko jest w ogóle trafić. Potem może on się ulepszać, bo spójrzcie, tutaj wam pokażę. W menu pauzy mamy taką zakładkę jak Affilian i tutaj możemy zobaczyć, ile potrzebujemy, żeby na przykład potrzebujemy Zuni, żeby coś się tam odblokowało. I na przykład, jak wam mówiłem, maksimum wymagane to jest 35, ale za 40 też jest taki bonus, ale to już później nie mówimy o tym. Teraz i co 3 Zuni zdobyte dostajemy jakieś tam ulepszenie. Tutaj w ostatnim przypadku jest to aż 5 Zuni, jak widzicie, 30-35. Za następną aktualizacją statku dostaniemy pod klawiszem R2 dostaniemy takie coś, że takie przyspieszenie, i my tego będziemy często używać oczywiście. Teraz wydaje mi się, że nawet szybszym sposobem podróżowania teraz jest właśnie takie obracanie się za pomocą lewej prawej gałki, przepraszam. Wydaje mi się, że to jest nawet lepsze rozwiązanie, bo wydaje mi się, że jest szybciej. Nie wiem, jak wy uważacie, napiszcie to w komentarzach, jeśli chcecie. O, 23 na 25, nawet się nie spodziewałem. Tak się zagadałem, że zapomniałem o tym, żeby patrzeć na to, bo zawsze mi to szło raczej opornie. Szczególnie na tym poziomie... dobra. W sensie na tym poziomie życia. Na tym poziomie
jak, no, nie mogę się wysłowić, na tym poziomie ulepszenia właśnie statku. No i dobra, teraz możemy już lądować, także lądujemy. I zawsze, kiedy będziemy lądować na jakiejś planecie, to będziemy mieli takie coś, właśnie taki ekran, napis akurat tutaj Vorslon Ship. I cóż, tutaj mamy Orview, to nie wiem co to znaczy, a hint to jest podpowiedź. No, jakaś tam podpowiedź, ciągle wyświetla jakaś inna, a niżej był poziom, ile mamy zuni i ile dostaniemy za następną, ile nam brakuje następnego, czyli w tym przypadku 6. W ogóle spójrzcie, wylądowaliśmy tutaj na skrzydle statku, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to jest, zwróćcie uwagę na to, jeśli widzicie, to zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj, że Ratchet ma maskę tlenową. Okej, okay. Musimy tutaj poczekać, żeby na przypadkiem tutaj nie złapało to, bo wtedy byśmy rzecz jasna stracili punkty życia, czego oczywiście nie chcemy. Tutaj pojawia nam się coś takiego, jak co już mieliśmy w okazji, zobaczyć w poprzedniej części. Po naciśnięciu, po przytrzymaniu kombinacji klawiszów R2 i kwadrat możemy przyciągać na przykład jakieś obiekty i na przykład możemy takie mosty albo właśnie takie generatory z mocą, nie? Tym razem w ogóle tutaj... Gdzie mam telefon? Poczekajcie, momencik. Okej, dobra, telefon mam. Ustawiłem sobie w nim stoper, tak żeby nie przeholować z czasem. Tutaj używamy, żeby chodzić po takich właśnie strukturach, używamy gravity boostów. No i cóż, łamiemy się teraz na statek Vorslona. Vorslon jest dość trudnym przeciwnikiem, szczególnie, że będziemy mieli okazję z nim nieraz zawalczyć. Zaufajcie mi, to koleś jest dość wkurzający. No zależy jak uważacie. Zależy jak się na to spojrzy. Jak dla mnie jest dość fajnym bossem. Zresztą sami zobaczycie, nie chcę tutaj spoilerować, osoby, które w tą grę nie grały, a chciałyby w nią zagrać, naprawdę polecam, bo gra jest tego warta. Uważam, że jest najlepszą częścią, myślę, że zostanie tak jeszcze długo, chociaż dzisiaj jest, kto to wie, który, nigdy się nie orientuję, szczególnie, że są w chwili obecnej, kiedy nagrywam, są wakacje, jest gdzieś, bo ja wiem, chyba 1 sierpnia. Dzisiaj przeczytałem informację, która już była dostępna dawno, może nie od dawna, od jakiegoś, od paru dni. I na niej mieliśmy informację, że Insomniac Games, czyli firma, która produkowała Ratcheta, była jakaś tam konferencja czy coś w tym deseń, i na niej właśnie powiedzieli o tym newsy na temat najnowszej części Ratcheta o tytule w Ameryce Full Frontal Arsenal i w Europie o tytule Q-Force, w Polsce załoga G, załoga Q, jak zwał. No i cóż, chciałbym się z wami podzielić tymi informacjami, zważywszy na to, że nie każdy nas, nie każdy sprawdza takie rzeczy i nie każdy się tym może na przykład nie wie. Dobra, już jestem. Mój komputer miał niestety mały pokaz slajdów. Już tego nie ma, więc możemy kontynuować naszą przygodę. No i cóż, o czym tutaj mówię? Aha, już wiem. Spójrzcie na to, bo to jest dość ważna informacja. Co to się teraz wydarzy. Takie trzy małe stworzonka. Przeciwnicy mogą się zamienić w jednego dużego, nie? No to jest ciekawe, no. Fajnie to zrobili. Powiem szczerze. Ale dobra, wróćmy do tego, co udało mi się dzisiaj wyczytać na blogu, jakiejś tam stronie, która pisała o najnowszej części Ratcheta, o tytule Q-Force. Chodzi o to, że to będzie gdzieś tak, coś w rodzaju takiego Tower Defense'a, czyli gracze będą mieli punkt, którego muszą do którego na przykład nie mogą zniszczyć przeciwnicy albo nie mogą dotrzeć. Nie wiem jeszcze jak to będzie. Jeszcze same studio jeszcze tego nie poinformowało, ale jest premiera zapowiedziana na jesień 2012 roku, czyli dość jeszcze już niedługo. Jeśli oglądacie mnie teraz na przykład za miesiąc, albo za dwa, albo wtedy, kiedy już ta gra wyszła, więc te informacje po prostu wam się już nie przydadzą, a nawet mogą być błędne. Dobra, w sklepie mamy teraz do kupna za 3000 śrubek Mr. Zorkana, on jest bardzo fajny.
bardzo fajną bronią, ale teraz zapraszam was do obejrzenia cutscenki, nie wiem, prezentacji właśnie tego tego uroczego robocika. Mr. Zircon is the perfect companion for spontaneous treks through hostile alien environments. Uh-oh, looks like these guys are hungry for Lombax soup. Well, not to worry. Just deploy your Mr. Zircon, and he'll target any hostile entity. Mr. Zircon is looking to kill you. Hey, DL, Mr. Zircon, available only at Grummelnet. Ok, więc to byłaby taka scenka, ten filmik, prezentacja Mr. Zircona. No i cóż, to byłoby chyba na tyle, bo tutaj już się powoli kończy nam czas, już 10 minut chyba zostało przywrócone. No dobra, więc w tym miejscu skończymy ten odcinek. W następnym odcinku spróbujemy się zmierzyć z Warsonem, jeśli wam się to uda. Dobra, więc dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z serii Ratchet & Clank. A Crack in Time, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, Marka.